rozpoczęliśmy rundę wiosenną, wynik szczęśliwy, ale to oddam głos trenerom, witam trenerów, pana trenera Topolskiego, naszego trenera, pana trenera Wieczorka, zaczniemy od trenera gości. Panie trenerze, proszę. Na pewno przyjechaliśmy do przeciwnika, który trafił w strefie zagrożonej, tak jak my. Dwie różne połowy, w pierwszej połowie były zadania realizowane, żeśmy zdobyli bramkę, prowadziliśmy 0-0. Oczywiście była druga sytuacja, wybita piłka z bramki po nieporozumieniu i defensywach rogu, ale z tej połowy można by było być zadana druga połowa, zupełnie oddaliśmy przeciwnikowi pole. I popełniliśmy kardynalne błędy w obronie, szczególnie w środkowej strefie boiska, gdzie straciliśmy piłkę. Rowy prowadził bardzo ładną kontrę na 1-1 i druga bramka, gdzie moim zdaniem zawodnik był faulowany, mój król. Sędzia się nie dopatrzył, puścił grę. Druga bramka, ale to co mówię, tu nie szukam błędów w tym, że po faulu, bo my nie możemy tak dopuścić beztrosko do utraty bramki, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze w szatni rozmawiamy, że trzeba to poprawić, żeby być zorganizowany w obronie. Dopuszczamy do straty piłki w środkowej strefie. Pierwsza bramka, druga rzeczywiście tam po dobrym uderzeniu na 2-1. No, a trzecia to już jest ewenement, bo dwóch stoperów nie może, szczególnie Martynik nie może tak się dać i wyprzedzić, że idzie na głowę piłka mija. No i otworzył sytuację dla piłkarza rogu na 3-1 i potem jeszcze staraliśmy się tam dogonić wynik, ale to wszystko, co było na trenera stać i druga bramka na 3-2 i po prostu uważał, że drużyna rogu zaprezentowała dobrą umiejętność i na pewno to nie jest zespół do spadku, widać tu rękę trenera Wieczorka, także tu nie mówiąc umiejętności rogu, bo stworzyli jeszcze parę sytuacji, to trzeba powiedzieć, że mój zespół nie powie zagrał słabo. Dziękuję, pan trener Wieczorek. No my na pewno czekaliśmy bardzo na inaugurację, bo jednak dwa miesiące treningów w różnych warunkach, to wiem, jako byłem kiedyś zawodnikiem, to było bardzo męczące i takie dołujące przede wszystkim na psychikę. I tą psychikę było widać dzisiaj, że od pierwszej minuty to przeciwnik lepiej wszedł w mecz i grał bardzo swobodnie. Byłem pod wrażeniem przede wszystkim agresywności, dobrego ustawienia zespołu Bałtyku. I w tych 30 minutach, o tych 30 minutach musimy jak najszybciej zapomnieć. Oczywiście wiedziałem, że ten sposób gry przy tych warunkach przeciwnik nie jest w stanie przez 90 minut grać i na pewno w końcówce pierwszej połowy były symptomy tego, że wracamy do gry, że zaczynamy jakby robić to, co do nas należało. I widziałem w przerwie taką rzeczywiście sportową złość. Mam nadzieję, że w następnym meczu będziemy szybciej umieć się rozgrzać. Można powiedzieć dzisiaj 35 minut rozgrzewki i 30 minut pierwszej połowy. Godzina 5 trochę za długa rozgrzewka, ale to tak biorę to trochę pół żartem, bo rzeczywiście myślę, że stres i taka odpowiedzialność za to, że przyjeżdża zespół z tych samych okolic tabeli, gramy u siebie, czyli przynajmniej teoretycznie chcemy wygrać. Cieszę się na reakcję, bo druga połowa zdecydowanie naszych zawodników puściła. Liczyłem tu bardzo na ten środek pola, Krotofila i Bąka, który w pierwszej połowie nie potrafili sobie tej gry poukładać. To rzeczywiście w drugiej połowie i Marek, szczególnie Marek, grał bardzo dobrze. Dużo piłek przechwytywał, wyprowadzał szybkie ataki. No, na przydance właśnie na 1-1 tej kluczowej z Bączym zrobili bardzo fajną akcję i to był klucz do tego, żeśmy ten mecz wygrali. Później puściło, bo ja wiem, jak zespół wygląda motorycznie, fizycznie, jest przygotowany do tego meczu i wiedziałem, był przygotowany nie tylko do tego meczu, ale do sezonu i wiedziałem, że im później tym będzie lepiej, a jak jeszcze zdecydowałem się na zmiany, to każda zmiana wnosiła coś nowego, coś dobrego, bo i Gładki strzelił bramkę i Kamil swoje zrobił, no i Wujo bardzo dobrą zmianę w przerwie w miejsce młodzieżowca Tomka. Tak to wygląda. Ja, tak jak tu trener powiedział, grałem dwie drużyny z dołu, natomiast Bałtyk jest rzeczywiście zespołem, który ma w swoich szeregach parę indywidualności, ale
tam nie tylko o indywidualności grałem, ale zespół i będzie się kotłowało. Po paru kolejkach dopiero może będziemy mogli ocenić, który zespół jest słabszy, bo na pewno nie ma. Dziękuję.